Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Gdańsk, Port Północny. Na mapie latarni morskich Polskiego Wybrzeża w Gdańsku jest jedna duża latarnia, która funkcjonuje i która naprowadza statki w tej chwili. I to jest właśnie ta latarnia, o której za chwilę powiemy. Druga to jest latarnia, która już stanowi tylko taką pamiątkę i muzeum w tej chwili. To jest latarnia w Nowym Porcie, do której jest oddzielne hasło w Wikipedii. Natomiast ponieważ do latarni w Porcie Północnym nie można się dostać, nie można wejść, nie można jej odwiedzić, a jest to obiekt najbardziej nowoczesny chyba z tych wszystkich latarni morskich na polskim wybrzeżu, no trudno byłoby ją pominąć tylko dlatego, że nie można do niej wejść, ale można o niej posłuchać. I do mikrofonu zaprosiłem po raz kolejny pana Apoloniusza Łysejko, który o latarniach morskich w Polsce wie wszystko, a o tej szczególnie prosiłbym o wypowiedź, ponieważ no, nie możemy jej z bliska zobaczyć, nie możemy o niej zbyt wiele przeczytać. Co to za latarnia, kiedy ona powstała i dlaczego tam nie można wejść? Co to za latarnia i kiedy powstała, to odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jak był budowany naftoport w Gdańsku, pomyślano o tym, że należy wskazać z Zachelu miejsce, dokąd mają statki podpływać. Wobec tego zaprojektowano nową latarnię morską w Porcie Północnym, która będzie świeciła w miejsce niskiej wieżyczki, bo tylko 35-metrowej latarni morskiej Gdańsk Port Północny. Latarnia morska w Porcie Północnym, latarnia morska Gdańsk, Port Północny, można powiedzieć, że jest najwyższą polską latarnią. Ponieważ wysokość latarni morskiej liczy się od powierzchni wody do góry zainstalowanej na maście jakiejś części, a tam jest maszt, wobec tego wysokość tej latarni wynosi 71 metrów i jest o 3 metry wyższa od murowanej latarni w Świnoujściu, której wysokość wynosi tylko 68 metrów. 68 metrów. No tylko, to jest bardzo wysoko i tak. Tylko 68. Latarnia Gdańsk Port Północny jest jednocześnie najwyższą latarnią morską. O wszystkich latarniach morskich na świecie można powiedzieć, że są to wieże, które nie mają windy. Ale nasza latarnia morska w Porcie Północnym posiada windę, ponieważ ten budynek jest jednocześnie dyrekcją firmy Naftoport, miejscem, gdzie jest siedziba kapitanatu Portu Gdańsk i ponad kapitanatem Portu Gdańsk jest pomieszczenie, w którym mieści się urządzenie optyczne. To są trzy panele ustawione, w których jest 48 świateł i te reflektory zamontowane na panelach obracają się w ciągu 19 sekund, powodują to, że z odległości 25 mil morskich jest widoczne światło latarni morskiej w Porcie Północnym. Zostało ono uruchomione tego dnia, kiedy zostało wyłączone światło w latarni morskiej Nowy Port. Było to 24 czerwca 1984 roku. Rano zgasło światło latarni morskiej w Nowym Porcie, a wieczorem zapaliło się światło na latarni morskiej w Gdańsku, Porcie Północnym. I od tego czasu światło na latarni podpółnocnej codziennie świeci i wskazuje drogę do portu, do naftoportu dla statków przywożących paliwo, no ropę, głównie i przede wszystkim ropę dla rafinerii gdańskiej.
Jeszcze chciałbym, żebyś właśnie powiedział o tym, z czym miałeś problem, taki semantyczny. Mianowicie nowy port wydaje się, że jest nowy, a on tak naprawdę jest starszy od tego portu północnego. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, tak. Tak, w ogóle pojęcie nowy port związane jest z budową osiedla po... Może troszeczkę historii. Twierdza Wisłoujście, zbudowana w XIII-XIV wieku, posiadała latarnię pobudowaną, właściwie wieżę obserwacyjną, na której było światło, była latarnia w roku 1482. I Wisła uchodziła do morza prosto koło twierdzy Wisłoujście. Kiedy prądy w zatoce powodowały albo rzeka niosła dużo, dużo piasku, że usypywało się nowe ujście rzeki, zaczęły się formować wyspy na zewnątrz lądu stałego, które powodowały, że ujście rzeki zmieniało swoje koryto. Kiedy latarnia morska w twierdzy Wisłoujście już była niewystarczającym obiektem nawigacyjnym dla żaglowców, dla statków towarowych wpływających do portu od strony nowego toru wodnego, od głębi zachodniej, szyprowie statków pływających do Gdańska poprosili, aby wybudowano nową latarnię. Początkowo zamierzano wystawić latarnię w sąsiedztwie po zachodniej stronie twierdzy Wisłoujście, jednak to było rozwiązanie niewystarczające. Wobec tego zdecydowano się na ustawienie dwóch znaków nawigacyjnych, wyższego i niższego, które były w linii wejściowej do portu, tworzyły nabieżnik i od roku 1819 wyższa wieża została była zasilana przez gaz. Była to druga latarnia na świecie z zasilaniem gazowym. Ona funkcjonowała, to wejście funkcjonowało do roku 1894, kiedy pobudowano obecną latarnię morską w Nowym Porcie. Tę, którą wyłączono 90 lat później, w 1984 roku, i zapalono w to miejsce latarnię morską Gdańsk, port północny. No a jak ten port północny powstał w takim razie? On powstał po... Gdańsk, port północny powstał po, w zupełnie nowym miejscu, mniej więcej 3 mile morskie od wejścia do... Tam, gdzie pobudowano naftoport, gdzie jest pobudowany port naftowy. Tam pobudowano również dyrekcję przedsiębiorstwa w tej wieży, kapitanat portu, i na wieży kapitanatu portu u góry mieści się pomieszczenie, w którym jest umieszczone urządzenie optyczne i istnieje latarnia morska. A dojechać do niej można jak jedynym urządzeniem, które jest w latarniach morskich. Posądzam, że niewiele latarni morskich na świecie dysponuje windą, ale tam właśnie można iść, można dostać się nie na pieszo, a wjechać windą na świecie. Natomiast ze względu na swoje położenie latarni morskiej na terenie naftoportu, jest to teren trochę niebezpieczny, żeby dużo ludzi kręciło się po obiekcie. Wobec tego latarnia nie jest udostępniona do zwiedzania i dyrekcja mieści się w obiekcie, kapitanat wyżej, latarnia ponad nim. Natomiast tak jest, że latarnia nie jest udostępniona do zwiedzania. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni.
Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.